Dla kogo będzie następna?
kudłatą i cztery łapy. Jest jak nieszczęście, jak żywy stres. Tak to wygląda bezpański pies. Może mu dadzą budek w schronisku i zaprowadzą do innych psów. Powiększy tylko smutek w tych pysków. Dłużej nie mogę, bo brak mi słów. Przestańcie. Maja, Klaudia. Klaudiusiu, czy to prawda? Maju, głośno. Podobno. Podobna ta noc jest w pokoju nocą. Zwierzęta ludzkim przemawiają głosem, a ptaki w górze jak gwiazdy trzepoczą. Błyszczące piórka rzucają na ziemię, a w chleb zamieniają się polne kamienie. Dla głodnych ludzi, zwierząt i ptaków. Wiktorek, już chodźcie. Maja, chodźcie na pana. No chodźcie proszę, wyszedźcie. No chodźcie, chodźcie. Kubuś, pomóż mi. Odwróćcie się proszę. Trzecia bombka jest dla... Proszę. Trzecia bombka jest dla psów, kotów i róż, innych różnych istot. Klaudusiu, Antosiu, Maksiu, proszę wstyd. Głośno, Klaudusiu, proszę. Co zrobimy? Zrobimy ostatnią bombę. Wiktor. Głośnie. Tosia, głośno. Dlaczego ty, a nie ja, nie też się bardzo podoba? Maksiu, proszę, głośno. Kłócicie się? Kłócicie się z tobą. Ostatnią wątkę zrobiliśmy dla pokoju na ziemi. Żeby? Kończymy się wszystkie wojny, żeby nie było takich samych. Pieszcza gwiazdka, my zaś
Jeszcze raz. Ale zobaczymy, jak wy tańczycie, dobrze? No to co, zapraszamy przodem, bo się może brzuszek jest... Myślę, że ponad 100 na pewno. Nie obchodzę już urodzin, bo nie ma tyle świeczek nawet dla mnie. Ale mam bardzo dużo lat. Ale muszę, żeby kupić. No ja, dla mnie na urodziny elfy robią mi świeczki, wiesz? Macie jeszcze pytania? Frank, proszę. Słucham. To mogę zbudować taką maszynę, żeby strzelić. Ponad 20 świecek, żeby było jasne. Od razu? No. No dobrze, to jak będziesz grzeczny w przyszłym roku, to cię kiedyś na moje urodziny zaproszę i będziemy razem dmuchać, dobra? Wiosneczne.
I dwa razy tą rakietę zrobimy. To ma jeszcze pytanie. Susia ma pytanie. Słucham cię, Susia. Mikołaj się unosi w nasaniach. Bo Mikołaj ma taką gwiazdę. Kochani, ja przemieszczam się ogromnymi saniami. Ciągną mnie, kto wie? Ja tylko się... A wiecie, ile jesteś surferów? 8. Dzisiaj mam, tylko 8. 2. Zaparkowaliśmy na dachu. Co? Na dachu Mikołaj mieszka? I one na mnie tam czekają. I taka prośba. Kochani, słuchajcie. Jak w Wigilię do was przyjdę, dobrze? Tak. Za 5 nocy, to każdy ma zostawić marchewkę dla mojego renifera, żeby zmarznięty i głodny nie był. Dobrze? Tak. Umawiamy się? Marchewka pod choinką. A dla mnie kubeczek mleczka może być. Ja wiem, ja ciasteczka chciałem właśnie dać. To przy choince. Jeszcze przy choineczce. To ma jeszcze do mnie pytanie. Jeszcze pytania? To ci to dopiero do rąk przyjadę. A ja mam małą. Poczekaj, Dosiu, Natalka chce zapytać. A ja mam małą. A ja mam dźwignię ten chór z prezentami. Powiem ci, że widzisz, że Mikołaj dużo je. Ma bardzo dużo siły. Ale jak sobie tak nie radzę, to mi pomagają moje elfy. One dają, renifery ciągną wóz z prezentami. Elfy mi pomagają wrzucać prezenty do sani. Czy już wszystko wiecie? To chciałam powiedzieć. Wszystko. A czy ja mogę was coś zapytać? Tak. Niech mi teraz podniesie rączkę każdy z was. Kto był grzeczny? Kto był ostatnio grzeczny? Lasrąk. Tak. Potwierdzam panią. Dobrze. Kolejne pytanie. Czy wasze panie też były grzeczne? Tak. To się cieszę. A czy rodzice byli grzeczni? Tak. Rodzice są grzeczni. A czy wy byłyście dzieci grzeczne dla swoich rodziców? Tak. To ja trafiłem do grupy aniołów. No. To prawda. Prawdę, prawdę. Nie dość, że grzeczne, to jeszcze bardzo mądre i uzdolnione. Mikołaj oczywiście widział, że wszystko niestety, prawda? Co na dachu? Mikołaj, pamiętajcie. Śpiewają trudne piosenki, rodzice się nie nauczyli tych piosenek do końca, a dzieci pięknie śpiewały, prawda? Mikołaj wszystko słyszał. Przelatywałem na dachu i każdy występ słyszałem was. Warto było ładnie wystąpić, piękne. Tak? Dlatego postanowiłem, słyszałem was na górze, jak leciałem moimi saniami i mówię, przylecę do tego przedszkola. Wejdę do tej grupy. Właśnie słyszałem. Prezentuję im super paczki. Jesteście na nie gotowi? Tak! No dobra, to zapytam kto bardziej, dziewczynki czy chłopcy? Najpierw mi dziewczynki odpowiedzą, dobra? Chłopaki cicho. Dziewczynki, czy chcecie prezent od Mikołaja? Tak! Ale cicho. Chłopaki, głośniej krzykniecie? Tak! Uwaga! Uwaga! Sami chłopcy krzyczą, uwaga! Chłopaki, czy chcecie prezent? Tak! Chyba chłopaki więcej się zjedli obiadku, co? Chłopaki są wyćwiczeni w okrzykach wojennych, prawda? Czy ktoś ma jeszcze z was, drodzy kochani, do mnie jakieś pytanko? Może rodzice? Ktoś, może pani ma? A ktoś tak. Miał Słucham. Jakieś pytanie. Ja chciałam powiedzieć tylko, że dzieci miały program taki specjalny. Nie były to jasełka, bo jeszcze mamy 3, 4, 5 latek, więc w przyszłym roku będziemy mieć jasełka, a w tym roku dzieci dowiedziały się, co to są ludzie bezdomni, co to są, gdzie mieszkają dzieci, których rodzice nie mają dla nich czasu. Antosiu? I gdzie mieszkają zwierzątka, których nikt nie chce. I dzieci obiecały, że jak dostaną dużo prezentów, tak, to w przyszłym roku podzielą się z innymi dziećmi. Tak?
przyszłym roku. To jest bardzo młode. Słuchajcie, co mi pani. W przyszłym roku, tak? Dzielimy się. Dzielicie się prezentami, tak? Odłożycie coś ze swojej gwiazdki dla dzieci. Zgoda? A ja nie mam gwiazdy na razie na choince. Ale wszyscy dostaną prezenty, bo są bardzo grzeczni. Chodzi o gwiazdkę, o prezent, wiesz? O prezent, Arkosiu. Upominę. No. Czy ktoś miał jeszcze pytanko? Bo widziałem jakieś rączki. No, czy to nie są grzeczne dzieci, jak czekają cierpliwie na prezenty, prawda? Pięknie czekacie. Ja myślałam, że wy w ogóle nie będziecie chcieli rozmawiać z Mikołajem, tylko od razu prezenty. Nie bójcie się mnie, prawda? No boimy się. Starszy dziadek. Zawsze będę do was przychodził, jak będziecie. Mikołaj.